Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu i tak postanowiłem, że dzisiejszy horyzont będzie dotyczył horyzontu zdarzeń. Pewnie niektórzy z Państwa kojarzą taką postać jak Eckhart Tolle, jeżeli nie, to gorąco polecam do znalezienia chociażby na YouTubie. Otóż Eckhart Tolle ma taki jeden ze swoich wykładów, jedną ze swoich prelekcji, gdzie siedzi na scenie przed mikrofonem, tak jak zawsze podczas swoich prelekcji, naprzeciwko siebie ma wielkie audytorium. No i mija pierwsza minuta, Eckhart milczy, mija druga minuta, Eckhart milczy, mija trzecia minuta, słychać jakieś odgłosy zaniepokojenia na widowni, ale Eckhart milczy. W czwartej minucie poprawia sobie kołnierzyk, poprawia mikrofon, to wszystko słychać, słychać, że aparatura działa, z całą pewnością głos przewodzi, ale Eckhart milczy. I w końcu zbliża się do tego mikrofonu i mówi: bardzo Państwa przepraszam, że ja tak długo milczę, ale szczerze powiem, nie wiem, co mam powiedzieć. I to jest takie motto, którym ja chciałbym Państwa dzisiaj przywitać, bo ja też do końca nie wiem, co mam powiedzieć i pewnie Państwo zauważyliście, że w związku z tym, że nie wiem, co mam powiedzieć, od pewnego czasu horyzont się zawiesił i przestał ukazywać. Otóż moje nie wiem, co mam powiedzieć bierze się z tego, że dojrzało we mnie takie przekonanie, które dojrzewa we mnie zresztą od dłuższego czasu i pewnie wiele z Państwa też do pewnego stopnia je podziela, że opowiadając Państwu o chorobach tego świata, tak jak to robię dotychczas w horyzoncie, poniekąd, można powiedzieć, kultywując obraz tego chorego świata, zarówno w swoim sercu, jak i w Państwa sercu, jeśli to oglądacie, no nie mniej, nie więcej kultywuję obraz tego chorego świata. I to taki dylemat, który towarzyszy mi już od dłuższego czasu, kiedy robię horyzonty, kiedy w ogóle uprawiam jakąkolwiek aktywność, nazwijmy to w cudzysłowie publiczną w internecie, że mam takie poczucie, że no, czynię coś w dobrej wierze, a jednocześnie mam coraz silniejsze przekonanie, że to coś w zasadzie tej mojej dobrej wierze nie służy. I to jest powód, dla którego zamilkłem, dlatego że szukam w tej chwili zupełnie nowej formuły horyzontu. No bo mogłem oczywiście Państwu znowuż opowiadać o tym, co zrobił Pan Trump, a co zrobili przeciwnicy Pana Trumpa, a co na to Iran, a co na to Syria, a co na to Rosja i tak dalej. Opowiadamy sobie o tym już od wielu, wielu lat. No i z takim, bym powiedział, bardzo chyba niewielkim poczuciem wpływu na całą tę sytuację. Ja nie chcę tutaj w żadnej mierze deprecjonować siły oddziaływania globalnej świadomości i tego, że im więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że żyjemy w pewnego rodzaju teatrze, gdzie jest ustawiona scenografia i odgrywamy pewne role, na które w takich czy innych okolicznościach żeśmy się zgodzili, no to abstrahując od tego wszystkiego, no w pewnym momencie w duszy aktora się pojawia takie pytanie, czy ja mam ochotę dalej tę rolę odgrywać. No. Takie pytanie pewnie też towarzyszy niejednemu z Was i niekoniecznie dotyczy kwestii newsów, ale tak właściwie każdej innej aktywności życiowej, którą uprawiamy, bo to, co powiedziałem o teatrze, w którym odgrywamy pewne role i w którym są przygotowane dla nas scenografie, dotyczy tak samo naszego życia prywatnego, jak i naszego życia społecznego, globalnego, tak można powiedzieć. No i to uczucie takiej wewnętrznej sprzeczności mojego działania, że z jednej strony chciałbym, by ten świat się kompletnie zmienił, a z drugiej strony kultywuję to wszystko, co jest właśnie najciemniejszą i najbrudniejszą stroną tego świata, opowiadając o tym, poniekąd wzmacniając to, no pewnie znowuż wielu z Państwa jest świadomych tego, że chyba tak to działa, że walcząc ze swoim wrogiem, wzmacniamy swojego wroga i oczywiście w drugą stronę, on walcząc z nami, wzmacnia w nas to wszystko, co powoduje, że mamy taką silną potrzebę, by dalej walczyć. Szukam jakiejś innej formuły horyzontu. Kiedyś widziałem taki film Maxa Egana, pewnie znowuż niektórzy z Państwa go kojarzą. Ten film się zaczynał od takiego pytania, które się pojawiało na ekranie i ono brzmiało mniej więcej tak. Czy potrafiłbyś zmienić świat, zmieniając perspektywę jego widzenia? Mnie to pytanie prześladuje od czasu, kiedy ten film zobaczyłem. Z jednej strony mam poczucie, że jest coś na rzeczy, z drugiej strony oczywiście pewnie jak większość z nas się szamoce, że to są takie filozoficzne rozterki, które mają niewiele wspólnego z tym, co mnie tak naprawdę dotyczy. Otóż jestem głęboko przekonany oczywiście, że mają bardzo wiele wspólnego i ta zmiana perspektywy widzenia świata nie polega bynajmniej na tym, że
inaczej się na niego patrzy i inaczej się o nim mówi, bo to oczywiście też, ale istota chyba tej zmiany perspektywy polega na tym, że wtedy zaczynamy widzieć zupełnie inne rzeczy, których nie widzimy w tej chwili. I to jest taka moja intencja, z którą chciałbym zasiąść do następnych odcinków Horyzontu. W związku z powyższym, no bardzo Was proszę, nie zdziwcie się, jeżeli zmienią się nieco tematy, które się pojawiają w Horyzoncie. Myślę, że na pewno zmieni się perspektywa ich mojego widzenia. No i będę chciał Państwa zaprosić do tego, żebyście też spróbowali tę perspektywę przyłożyć do siebie, do swojego serca i zobaczyć, jak z nią współgracie. Ta zmiana formuły horyzontu, o której Państwu w tej chwili opowiadam, jest wynikiem czegoś na kształt takiej reakcji łańcuchowej, która we mnie zaszła w wyniku, nazwijmy to, kolizji dwóch doświadczeń, które towarzyszą mi od dłuższego czasu. Pierwsze z nich najlepiej się manifestuje w takim znanym internetowym, w cudzysłowie oczywiście, porzekadle, które brzmi question everything, kwestionuj wszystko, nie wiesz niczemu, co ci mówią i co ci podają. I taka dogłębna implementacja tej zasady prowadzi do tego, że przestajecie Państwo spotykać w swoim życiu cokolwiek, co mogłoby wzbudzić taką odruchową refleksję: nie, to jest niemożliwe. Otóż okazuje się, że może tak być, że nie ma takich rzeczy, które wzbudzają taką wątpliwość i że tak naprawdę nie ma takiego ograniczenia, które mogłoby uniemożliwić coś, co ja jestem sobie w stanie w swoim umyśle wyobrazić. I to jest to pierwsze doświadczenie, które się skolidowało z drugim doświadczeniem, które w skrócie znowuż manifestuje się w tym, że ja mam poczucie sprawstwa bądź zaawansowanego współsprawstwa tego, co mnie w życiu spotyka, czyli jakby nie szukam autorów tego sprawstwa poza sobą. No i połączenie tych dwóch doświadczeń, to znaczy, że ja jestem autorem tego, co mnie dotyczy, i połączenie, takie dogłębne zrozumienie tego, że jednocześnie nie ma żadnych ograniczeń poza tymi iluzorycznymi, które na co dzień powodują naszym życiem, no ono doprowadziło do tego, co nazywałem tą reakcją łańcuchową i takiej mojej silnej potrzeby, by formułę horyzontu zmienić i żeby przestać opowiadać Państwu o chorobie, która toczy świat, w którym żyjemy. No i teraz, jak pójdzie to w praktyce, to się okaże pewnie już w następnym odcinku Horyzontu. Niemniej no, chciałem z jednej strony dziękować Państwu za cierpliwość, której doświadczam chociażby w postaci jednak jakichś tam zapytań od czasu do czasu, dlaczego nie ma horyzontu. A z drugiej strony przygotować Państwa na pewną zmianę, że ten horyzont będzie wyglądał w sensie swojej treści i przekazu pewnie trochę inaczej niż dotychczas. No sam jestem ciekaw, jak Państwo na to spojrzycie i co Państwo będziecie na ten temat sądzić. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i pomimo wszystkie trudności, do zobaczenia następnym razem.